Oficjalnie rozpoczynamy. Witam mojego gościa Mateusza Zimocha. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mateusz, skąd się łączysz? Łączę się z Wrocławia, z siedziby w sumie mojej firmy Tracy, która właśnie ma bardzo dużo do czynienia z data science, konkretnie z działem computer vision, czyli widzenia maszynowego, no i algorytmami sztucznej inteligencji. Wow, brzmi kosmicznie. Bardzo się cieszę, że łączysz się z takiego fascynującego miejsca. Ja do Was się połączyłam z biura Future Colors, które znajduje się w Warszawie. My jesteśmy szkołą programowania i kompetencji cyfrowych. Uczymy od ponad 5 lat całkowicie online i jednym z naszych kursów jest właśnie kurs Data Science, w którym mentorem jest Mateusz. Dlatego też zaprosiłam dzisiaj Mateusza, który nie dość, że jest specjalistą, to jeszcze jest pasjonatem, bo z pasją uczy naszych kursantów, żeby to właśnie Mateusz dzisiaj nam opowiedział, o co jest ten cały hałas z Data Science, bo wszędzie słyszymy Data Science, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to już jest część naszego życia. Mateusz, to jest właściwie pierwsze pytanie. Tak jest, dokładnie. O Data Science mówi się ostatnio bardzo dużo i będzie się mówiło coraz więcej, a wynika to z prostego faktu, że Data Science to tak naprawdę technologia, która zmienia życie każdego z nas, zmienia na lepsze i praktycznie dotyka każdej dziedziny obecnie naszego życia. Żeby zacząć, to w ogóle może powiem, że my jako ludzkość produkujemy obecnie olbrzymie ilości danych. Co 3 miesiące ogólnie podwajamy ilość danych, które są obecne na świecie. Także możecie sobie wyobrazić, jak ogromne ilości danych, ile petabajtów danych każdej minuty czy każdej godziny produkujemy. No i właśnie data science jest to nauka, czy może bardziej taki dział, który ma za zadanie z tymi danymi sobie radzić. I w skład data science wchodzi tak naprawdę kilka modułów, bo też widzę, że tutaj zadajecie pytania, czy to jest bardziej statystyka, czy sztuczna inteligencja. Odpowiem, że data science łączy w sobie właśnie te moduły, bo z jednej strony data science opiera się na analizie danych, czyli na takim sprawdzaniu, czyszczeniu, na tak zwanym feature engineeringu, na dopasowaniu danych do naszych potrzeb, ale z drugiej strony zadaniem data science jest też zrzucenie tej pracy na komputer, na algorytm uczenia maszynowego, tak żeby on na podstawie tych danych mógł się wytrenować i następnie już samodzielnie podejmować decyzje i samodzielnie te dane analizować. Także z jednej strony mamy tu do czynienia z pewnymi pracami statystycznymi, z pewną ręczną analizą i tym można powiedzieć się zajmuje taki data analyst obecny, natomiast data science rozszerza to stanowisko, rozszerza to pojęcie właśnie algorytmu uczenia maszynowego i zadaniem nas jako data scientistów jest właśnie przerzucenie jak największej części pracy z człowieka na maszynę i na algorytm, tak żeby on w jak największej części nas wyręczał. I żeby ta praca była, rozumiem, bardziej efektywna i żeby była szybsza i żebyśmy większą ilość danych mogli przetworzyć. Dokładnie, bo no też właśnie dzięki temu ten postęp, powiedzmy technologiczny, postępuje, no bo maszyna jest w stanie przetworzyć kilkadziesiąt tysięcy razy więcej danych niż człowiek mógłby w tym samym czasie. Dlatego obecnie no, algorytmy różnego rodzaju Facebooka, Google'a czy innych firm no, działają w tej chwili tak szybko i dlatego mamy właśnie takie narzędzia jak na przykład Alexa czy w ogóle jak wyszukiwarka Google, które są w stanie w ułamku sekundy znaleźć nam odpowiedzi na zadawane przez nas pytania.
No, brzmi to świetnie i zapowiada się bardzo ciekawie. Dzisiejsze spotkanie też zapowiada się niezwykle ciekawie. Widzę na czacie, że jest dużo pytań o pracę, o doświadczenie, ale zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze chciałabym trochę podrążyć temat, zrobić takie trochę wprowadzenie, żebyśmy mieli te same podstawy, a później przejdziemy już do tych konkretów. Mateusz, mówisz data science, więc nauka. Czy to jest tak, że rozumiem, że nie wszyscy się odnajdą w tym obszarze, ale czy są jakieś, nie wiem, kompetencje, czy coś takiego na przykład wrodzonego, co możemy mieć, co pozwoli nam się lepiej odnaleźć w tej dziedzinie? To znaczy, na pewno w data science jest cenione takie kreatywne podejście, to znaczy takie umiejętności myślenia out the box, jak to się mówi, czyli wymyślania takich kreatywnych, nowych rzeczy. No i też na pewno lepiej poradzą sobie osoby, które mają bardziej ścisły umysł, bo jednak tutaj matematyka, informatyka, programowanie to są rzeczy, które zwykle tym ścisłym umysłom przychodzą łatwiej. Natomiast no nie jest to tak, że skreśla kogoś właśnie posiadanie bardziej, powiedzmy, humanistycznego umysłu, bo też takie cechy w niektórych dziedzinach data science są, powiedzmy, pożądane i ja zawsze powtarzam, że najważniejsze to mieć frajdę z tego, co się robi i wtedy nawet najtrudniejsze rzeczy są w stanie przyswoić się łatwo, więc najważniejsze jest, żeby chcieć właśnie iść w to data science, żeby widzieć w tym swoją przyszłość i żeby też czuć frajdę z tego, że odkrywa się jakieś nowe, fajne rzeczy. No właśnie, wydaje mi się, że teraz mocno odchodzi się od takiego szufladkowania, umysł ścisły, humanista, dlatego też to, co mówi Mateusz, zachęcamy do tego, żeby nie myśleć o sobie w tych dwóch kategoriach, ale jeśli rzeczywiście praca z danymi nas pasjonuje, to nas kręci, no to warto się zastanowić, czy to nie jest dla nas. Dobra, więc wiemy już, jakie takie naturalne umiejętności możemy mieć, które nam pomogą się odnaleźć lepiej, a jeśli chodzi o twarde umiejętności, które na pewno znajdą się na przykład w ogłoszeniu o pracę. No to najważniejsza umiejętność to jest umiejętność programowania i tutaj nie ma co ukrywać, że data science jest z programowaniem mocno związany. Najpopularniejszym językiem programowania w data science jest tutaj Python i ponad 90% powiedzmy ogłoszeń będzie na pewno dotyczyć Pythona. No i poza tym są wymagane specyficzne biblioteki właśnie Pythonowe, które są używane w data science i są to na przykład Pandas do właśnie obsługi danych, jest to scikit-learn do właśnie modeli uczenia maszynowego, czy na przykład PyTorch albo TensorFlow do budowy sieci neuronowych. Także to na pewno się w ogłoszeniu znajdzie. No a poza tym też wymagane są pewne takie umiejętności właśnie kreatywnego myślenia, pewne umiejętności analityczne. To na pewno będzie dodatkowy plus dla kandydata na data scientista. Super. Więc tym osobom, które dołączyły do nas w tak zwanym międzyczasie, chciałam przypomnieć, że dlatego tutaj się spotykamy, że chcemy rozmawiać o data science, ale będziemy też o tym rozmawiać w kontekście tego, że my mamy kurs Data Science Bootcamp, intensywny, bardzo, bardzo intensywny bootcamp, który może przygotować Was do takiej pracy, jeśli zechcecie z nami się uczyć. Będziemy też rozmawiać o tym wszystkim, co dzisiaj piszecie, o pracy, o tym, jak pracować bez doświadczenia, o tym, jak się dostać do tego Data Science. No i właśnie, zacznijmy od pytania już pierwszego, od Jakuba. Jak zdobyć pierwsze doświadczenia, czyli jak dostać się na staż, nie mając wcześniej doświadczenia, jakie projekty tworzyć, gdzie szukać pomysłów? Jak ogólnie właśnie dostać się na staż, czy jak zacząć w data science? Na pewno trzeba zacząć od teorii, od pewnego obycia się z językiem, właśnie z tymi bibliotekami. Natomiast ja zawsze powtarzam i według mnie najważniejsze jest tworzenie własnych projektów, to znaczy pisanie różnego rodzaju aplikacji, pisanie różnego rodzaju systemów, tak żeby pokazać już przyszłemu pracodawcy, co się zrobiło, bo tak naprawdę te nasze projekty świadczą o tym, co umiemy, jaki wachlarz narzędzi potrafimy
wykorzystywać. Natomiast gdzie szukać tutaj jakichś pomysłów czy inspiracji? No to generalnie data science jest obecny już obecnie w każdej dziedzinie naszego życia. I gdzie się nie spojrzymy, to tamte algorytmy mają miejsce, bo chociażby samochody autonomiczne, które są już no coraz bardziej popularne, a które opierają się właśnie na systemach wizyjnych i przetwarzania obrazu, ale również przetwarzanie na przykład danych z mediów społecznościowych, z Twittera, badanie różnego rodzaju wypowiedzi, czy chociażby po prostu badanie różnego rodzaju danych giełdowych, danych kryptowalut, próba tworzenia jakichś właśnie modeli do przewidywania kursów akcji czy właśnie kryptowalut, tam wszędzie właśnie ma zastosowanie data science. Także mogę powiedzieć, że no tutaj przykłady różnego rodzaju projektów mamy, ich naprawdę jest multum. Mm-hmm. A taką drogą na skróty będzie właśnie udział w bootcampie na przykład naszym, bo nasi kursanci nie dość, że przychodzą przez 3 moduły SQL, Python i Machine Learning, to jeszcze na koniec robią projekt pod okiem mentora, więc o tyle jest skrócona ta ścieżka, że macie już teorię, macie praktykę, macie temat projektu, no i macie mentora, który będzie Was wspierał, albo więcej niż jednego mentora, bo możecie korzystać z kilku. No i taki projekt jest gotowy z feedbackiem i poprawiony. No dobra, no to pytanie o perspektywy pracy i rozwoju w data science, czyli zaczynamy jako taki junior i co dalej? A może są różne stanowiska, na które możemy aplikować? Tak, jeśli chodzi o samo data science, to ten przekrój stanowisk też jest różny, bo można być na przykład tylko machine learning inżynierem i zajmować się tylko modelami, albo właśnie bardziej pod data science, czyli pod tą analitykę danych. Można też być tak zwanym ML Opsem, czyli taki odpowiednik powiedzmy DevOpsa, który zajmuje się utrzymaniem systemów opartych właśnie o uczenie maszynowe. Więc tutaj ten przekrój jest dość spory, no i oczywiście ścieżka kariery wygląda podobnie jak dla typowego programisty, czyli zaczynamy od jakichś poziomów juniorskich, potem są regulary, midy i na koniec już seniorzy. Natomiast jeśli chodzi o same też perspektywy pracy czy rozwoju tej dziedziny, to tak naprawdę ona będzie się rozwijać w tej chwili dynamiczniej niż takie zwykłe programowanie. To znaczy myślę, że data science jest najbardziej perspektywiczną branżą w IT w tej chwili ze względu na to, że no tak jak mówię, tych danych my tworzymy coraz to więcej i sama branża data science jest powiedzmy jakoś obecna na rynku od 8-10 lat, a w Polsce jeszcze krócej. Więc tak naprawdę ten pik, gdzie będzie tych ogłoszeń najwięcej, gdzie data science będzie u szczytu swojej sławy, będzie być może tak dopiero za 10-15 lat, szczególnie w Polsce. Także branża jest niesamowicie przyszłościowa i no niesamowicie perspektywiczna. Mateusz, a teraz mi przyszło do głowy takie moje pytanie, czy do przetwarzania takiej ilości danych są potrzebne jakieś takie maszyny, czy serwery, czy komputery o jakichś wielkich procesorach? Jak to wygląda? Oczywiście, że tak. I tak naprawdę też postęp w data science, postęp w oprogramowaniu właśnie, tworzeniu różnych modeli sztucznej inteligencji musiał iść równolegle ze wzrostem mocy obliczeniowej i właśnie z postępem technologii tworzenia hardware'u, czyli właśnie różnego rodzaju procesorów, CPU i GPU, czyli procesorów graficznych. No i obecnie najczęściej przetwarza się to w sposób chmurowy, czyli mamy olbrzymich dostawców chmurowych, mamy AWS-a, mamy Google Cloud, mamy Microsoft Azure, także zwykle obecnie ta moc obliczeniowa jest wykorzystywana z tych centrów chmurowych, które ją po prostu udostępniają, ale oczywiście też możemy się sami zaopatrzyć w jakiś swój sprzęt, swój serwer, na którym takie przetwarzanie miałoby miejsce. Natomiast tu oczywiście mówię już o takich komercyjnych zastosowaniach,
a oczywiście do nauki, czy też właśnie tutaj w kursie w Future Colors, wystarczy nam w zupełności nasz komputer osobisty, ale też będziemy korzystać na przykład z takiego narzędzia, jakim jest Google Kolaboratory, czyli takim darmową częścią, powiedzmy, Google Clouda. Okej, dobra, to zaspokoiłeś moją ciekawość. Kuba pyta, nie wiem, na ile jesteś ekspertem od tego, jak napisać dobre CV, aby dostać staż w data science po studiach bez doświadczenia komercyjnego? To tak, generalnie w data science, jak i w całym IT, ważniejsze od CV jest LinkedIn. I tak naprawdę mega istotne jest to, żeby szukając pracy mieć dobry profil na LinkedInie, żeby był on fajnie uzupełniony, pokazane wasze doświadczenie, umiejętności i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samo CV, to ważne jest, żebyście dołączali do tego CV opis projektów, nad którymi pracowaliście. To, co mówiłem, że dla pracodawcy najważniejsze jest wasz wachlarz umiejętności, wasz wachlarz narzędzi, który może zweryfikować właśnie poprzez przejrzenie waszych projektów. I często właśnie w IT, w data science dołącza się do CV link do GitLaba albo GitHuba. To są takie repozytoria, na których możecie trzymać swój kod. Też w ramach zajęć właśnie na Future Colors takie repozytorium będziecie musieli założyć i utrzymywać tam właśnie swój kod. Także to jest taki sukces, myślę, napisania dobrego CV, czy dostania pracy, czyli załączanie swoich projektów, ale również ten profil na LinkedInie. No właśnie, my też pomożemy Wam po zdobyciu certyfikatu w znalezieniu pracy, to znaczy z jednej strony nasze rekruterki Ola i Klaudia skontaktują się z Wami, pomogą odświeżyć czy zbudować CV na nowo, pomogą stworzyć profil na LinkedInie, podpowiedzą, co warto tam zawrzeć, bo teraz pracy często szukamy właśnie na LinkedInie albo staramy się, żeby ta praca znalazła nas. No i dodatkowo łączymy Was też z partnerami, którzy chcą zatrudniać naszych absolwentów, więc to też będzie zaopiekowane w trakcie kursu. Ale dzięki Mateusz, wiem, że nie jesteś rekruterem z zawodu, ale podpowiedziałeś nam, jak to zrobić. Maciek pisze tak, jak zacząć od zera pracę w data science, ale nie w Polsce, a za granicą, w 100% zdalnie, samemu będąc w Polsce. Czym różni się to od zaczęcia pracy w branży w Polsce? Czy należy wtedy jakoś inaczej podejść do początkowej nauki? Bardzo, bardzo dobre, bardzo ciekawe pytanie. Ogólnie pandemia otworzyła tutaj bardzo szeroko ten rynek pracy zdalnej, pracy w 100% zdalnej i no teraz jest bardzo popularne to, że szuka się pracy poza granicami kraju. To, na co trzeba się nastawiać, to oczywiście no 100% znajomość języka angielskiego, ale to jest akurat podobnie jak w Polsce. My też staramy się przyswajać tutaj od początku, że no językiem data science jest język angielski. Także na to się trzeba nastawiać, a czy są jakieś inne specyficzne warunki? Raczej nie, bo tak naprawdę polskie korporacje to też już są teamy międzynarodowe i czy nawet rekrutując się gdziekolwiek w Polsce, często trafiamy do zagranicznych korporacji. Tutaj jedynie na co bym uważał, to jakieś kwestie prawno-podatkowe, jak będziemy się rekrutować do pracy za granicą, szczególnie poza Unią Europejską. No i też trzeba uważać na strefy czasowe, bo też znam, mam kolegę, który swego czasu pracował dla klienta z Australii, no i call o trzeciej nad ranem to nie jest nic przyjemnego, także też tutaj trzeba uważać na te rzeczy. No tak, dokładnie. Dodatkowo warto też nauczyć się języka angielskiego, więc tutaj też wspieramy wszystkich, żeby szlifowali dodatkowo może jakieś kursy. Na przykład w ramach Future Colors dostajecie dostęp do kursu angielski w IT z firmy Eclectica, który jest naszym partnerem, więc zachęcamy do tego, żeby w tym samym momencie, kiedy zaczynamy kurs, albo jeszcze nawet wcześniej, szlifujemy angielski w IT. No dobra, Maćku, w takim razie trzymamy kciuki za to, żebyś znalazł pracę za granicą i był z niej zadowolony. Pytanie od Jakuba.
Czy data science to dziedzina tylko dla stricte informatyków, czy może lepsze jest podejście interdyscyplinarne, jak na przykład ekonomistów? Czy data science to bardziej umiejętności twarde czy miękkie, bo przecież te dane trzeba też zaprezentować, stworzyć raport, czy jakoś je menadżerom sprzedać? Bardzo, bardzo dobre pytanie. Szczególnie ta druga część, bo faktycznie data science to takie połączenie umiejętności twardych i miękkich i właśnie posiadanie takich umiejętności jak no, prezentacje naszego projektu, jak wizualizacje, których zresztą też uczymy w trakcie trwania kursu, jest mega istotne, no bo wiadomo, że jest sobie jakiś tam zespół programistów, który robi sobie projekt, no ale tak naprawdę końcowo najważniejsze jest, żeby ten, kto zamówił ten projekt, czyli klient albo powiedzmy szef, wiedział, jakie są końcowe wnioski. Także przekazywanie tych informacji za pomocą różnego rodzaju wykresów, dashboardów jest jak najbardziej istotne, tak samo właśnie jak inne umiejętności miękkie, no typu właśnie praca w zespole, i ogólnie umiejętność przekazywania informacji są bardzo, bardzo tutaj istotne. Natomiast jeśli chodzi o tą perspektywę ekonomiczną, czyli czy można zostać data scientistem, czy to jest plus, że ma się wiedzę ekonomiczną, myślę, że jak najbardziej. Można tylko wtedy bardziej celować w takie pozycje bardziej z zakresu business intelligence, i takie, gdzie jest jakaś specyfika tych danych, czyli właśnie powiedzmy data science w bankowości czy w jakichś innych firmach ekonomicznych. Natomiast jak najbardziej jest to spory atut i na przykład właśnie zapisanie się na nasz kurs czy zdobycie właśnie wiedzy z zakresu tej data science, myślę, że bardzo poszerzyłoby Twoje perspektywy z tego zakresu ekonomicznego. To też tak jest u nas na innych kursach, to co powtarzają nasi mentorzy, że jeśli masz jakieś doświadczenie z jednej branży, a chcesz się na przykład przebranżowić na testera, no to jak będziesz testował na przykład aplikacje bankowe, a jesteś jakby wywodzisz się właśnie z bankowości, to tym łatwiej znajdziesz pracę, tym lepiej się odnajdziesz w tym środowisku. Więc to co też słyszę od moich współpracownic właśnie rekruterek, żeby nie wymazywać swojego poprzedniego doświadczenia, ale w mądry sposób je opisać w swoim CV i zawrzeć to, że na przykład 20-10 lat pracowałem na jakimś stanowisku i mam takie i takie kompetencje, bo nawet kompetencja taka jak współpraca z innymi, komunikacja, to też są bardzo ważne umiejętności miękkie, często w IT bardzo poszukiwane, więc nie zapominajmy też o tym. No i pytanie od Maćka. Co doradziłbyś komuś, kto stoi przed decyzją, czy przekwalifikować się na data science, czy bycie programistą? Co twoim zdaniem sprawia, że ktoś lepiej odnajdzie się w pierwszej czy w drugiej ścieżce? Czym one się od siebie różnią potem w praktyce? Też bardzo ciekawe i bardzo, bardzo dobre pytanie. Generalnie bycie programistą takim typowym, bo właśnie bycie data scientistem trochę się różni od takiego typowego programisty, bo programista jednak no, siedzi cały czas w kodzie i tak naprawdę ma za zadanie no, stworzyć jakiś kawałek kodu, który wykonuje określone rzeczy, ma to napisać, musi to napisać, przetestować i tak dalej i w sumie tyle. Natomiast praca data scientista jest taka bardziej badawcza. I tak naprawdę jeśli czujesz takie bardziej zagadnienia no, badawczo-researchowe po prostu, gdzie nie tylko musisz pisać kod, ale po prostu pomyśleć też, czy iść bardziej na przykład w stronę metod klasycznych, czy w stronę sieci neuronowych, czy jakie dane powinieneś wziąć pod uwagę, czy tylko z jednego źródła, czy na przykład z kilku, to jest właśnie droga bardziej data science, czyli droga bardziej badawcza, ale też wtedy musisz, trzeba wziąć sobie no w perspektywie, że nie zawsze te badania muszą wyjść. I to jest też właśnie charakterystyka pracy data scientista, że nie zawsze rzeczy, które on robi, kończą się tak jakby pełnym sukcesem.
ale porażka nie oznacza, znaczy w sumie złe wyniki nie oznaczają porażki, może tak powiem, bo to też jest pewne doświadczenie i ze złych wyników też można wyciągnąć wnioski. Natomiast właśnie data scientist to jest taka praca bardziej badawcza, gdzie właśnie badamy różne aspekty, musimy, no myślę, bardziej kreatywnie podchodzić do tematu, a bycie takim zwykłym programistą, no to jest po prostu no, siedzenie i pisanie kodu, pisanie funkcjonalności, no i to zawsze musi wyjść, prawda? Bo zawsze dana funkcjonalność musi zostać dostarczona. Także no tutaj pytanie właśnie do ciebie, do was, w czym, w której ścieżce się byście lepiej odnajdowali? Jeśli miałbyś, Maćku, wątpliwości, ja też zachęcam cię do obejrzenia webinaru na przykład z tematyki właśnie zostania Java developerem, Python developerem, bo jeśli na przykład nauczysz się Pythona, no to nie wyklucza, że będziesz też mógł przekwalifikować się na ścieżkę data science. Warto słuchać ciekawych, inspirujących osób i podejmować decyzje na podstawie właśnie takiej szerokiej perspektywy. No dobra, pytanie od Wiktora. Jaki projekt to jest minimum, żeby zostać juniorem? No tutaj bardzo dużo zależy od charakterystyki stanowiska, na które się rekrutujemy. Myślę, że troszkę też zależy od szczęścia. Natomiast no wiadomo, że im bardziej rozbudowany projekt, tym lepiej. I im więcej narzędzi się używa, no też tym lepiej. No mogę powiedzieć, że u nas właśnie w Future Colors ten projekt końcowy jest dość mocno rozbudowany i zawiera takie kompletne analizy od takiej ręcznej edycji danych, od całego tam procesu właśnie analizy tych danych, jak i potem przejścia do modelowania i wykorzystania różnych algorytmów uczenia maszynowego. Także no generalnie im więcej, tym lepiej. Nie ma takiego jednego progu minimum, że coś już zrobiłem, więc na pewno zostanę juniorem. To jest bardziej elastyczne. Ze swojej strony mogę wam polecić na przykład też Kaggle. To jest taka strona internetowa dla data scientistów. Też tam możecie się dowiedzieć i zobaczyć, jak takie przykładowe projekty w data science wyglądają. Super. Mateusz, jakbyś mógł napisać właśnie adres tej strony, żeby polecić. No a ja czytam pytanie od Filipa. Jak bardzo istotne jest wykształcenie? Jakie kierunki są preferowane przez pracodawców? Czy studia ekonomiczne mogą być atutem? To tak. Już odpowiadam Jasne. Na pytania, tylko wkleję jeszcze ten link szybciutko. Generalnie nie spotkałem się jeszcze, żeby któryś pracodawca i sam też nie wymagam jako też pracodawca, nie wiem, papierku z skończenia danych studiów. Natomiast no na pewno wykształcenie z branży około informatycznej, około matematycznej jest na pewno jakimś atutem. Natomiast powtórzę jeszcze raz to samo, że najbardziej liczą się umiejętności. Bo no tak naprawdę możemy skończyć studia, prześlizgnąć się przez studia, natomiast pewnych umiejętności mimo to nie posiadać, a możemy właśnie sami po prostu z nauką czy właśnie poprzez nasz kurs nabyć te potrzebne umiejętności i je posiadać. Więc no z punktu widzenia pracodawcy świstek ukończenia studiów nie ma większego znaczenia. Liczy się to, co mamy w głowie i co potrafimy napisać. Super. To w takim razie ja miałam też pytanie o taki proces rekrutacyjny. Jak on wygląda w przypadku data science? Czy on się różni czymś? A może też my nie wiemy, jak wygląda proces rekrutacyjny w IT? Generalnie to też zależy od wielkości firmy, natomiast zwykle składa się z kilku etapów. Pierwszym jest oczywiście przysłanie CV, przysłanie właśnie LinkedIna na ofertę pracy. Potem najczęściej jest rozmowa z działem HR i to jest bardziej wtedy badane są powiedzmy te umiejętności miękkie i takie bardziej ogólne rzeczy. Natomiast potem też przychodzi ta weryfikacja techniczna. I zawsze podczas właśnie weryfikacji technicznej, zawsze
jest pytanie o nasze dotychczasowe projekty. I zwykle jest tak, że właśnie są pytania, jakich narzędzi w tym projekcie użyliśmy, dlaczego akurat tych, a nie innych, co powiedzmy było najtrudniejsze w tym projekcie, co uznaliśmy, że nam się fajnie udało, a co się nie udało i tego typu rzeczy. No oczywiście też jest powiedzmy jakaś weryfikacja bardziej teoretyczna, czyli właśnie pytanie o jakieś konkretne biblioteki, o frameworki, natomiast też tutaj jest to pytanie zawsze o projekt. Mhm. Dobra, no i teraz pytanie od Filipa, czy publikacje naukowe mogą być dobrą alternatywą dla projektów? Jak najbardziej, publikacje naukowe też są cenione w świecie data science, bo no jest to mocno naukowa, mocno badawcza branża i często zdarza się tak, nawet w firmach komercyjnych, że dane projekty, oczywiście jeśli nie są jakoś tajne albo jeśli to nie jest jakaś wartość powiedzmy komercyjna firmy, są publikowane jako artykuły naukowe i w tej dziedzinie to jest naprawdę, naprawdę cenione. Posiadanie artykułu naukowego zatwierdzone przez jakieś prestiżowe czasopismo, więc jak najbardziej. Dobra, super. Drodzy uczestnicy, chciałam Wam powiedzieć, że macie niesamowite pytania i ja jestem zachwycona i widać, że rzeczywiście już coś wiecie na ten temat i jesteście skoncentrowani na tej ścieżce. Bardzo mi się to podoba i myślę, że to jest właśnie, to jesteście przyszłymi data scientistami. Gdybyście zechcieli nauczyć się z nami, to ja Was do tego serdecznie zachęcam. Właśnie wrzuciłam pasek z przyciskiem więcej, który zaprowadzi Was na naszą stronę internetową. I też właściwie chciałabym teraz zrobić taki wirtualny spacer tam. Zaraz udostępnię w przeglądarce kartę i już wybiorę sobie odpowiednią stronę. Jest. I powiem Wam, dlaczego warto zajrzeć na stronę Future Colors. Aha, widzę, że tutaj się nie wylogowałam. O, już się wylogowuję. No dobra, to jeszcze raz. Jesteśmy na stronie Future Colors. Dlaczego Was tutaj zachęcam, żebyście zajrzeli? Ponieważ możecie nie tylko przeczytać o Data Science, do którego zaraz przejdziemy, ale też możecie wejść na zakładkę webinary, gdzie zobaczycie przyszłe, na które możecie się zapisać i nagrania z poprzednich. Możecie zajrzeć na bloga i poczytać interesujące artykuły, czy nawet historię naszych absolwentów. No i przede wszystkim zachęcam do zajrzenia na zakładkę Data Science, kurs online. Tutaj możecie, oczywiście jak już będziecie gotowi, zapisać się na kurs, ale możecie też pobrać darmową lekcję i zobaczyć, jak wygląda nauka na bootcampie. To będzie taka prawdziwa lekcja wyciągnięta z zakresu kursu. Możecie też porozmawiać z naszym doradcą kariery, który w ramach takiej bezpłatnej konsultacji porozmawia z Wami, dowie się, jaka jest Wasza historia, jakie są Wasze ambicje i postara się dopasować szkolenie dla Was. Albo na przykład powie, tak, data science jest dla Was. Dodatkowo możecie zrobić taki test predyspozycji do IT. To nie jest test sprawdzający, czy będziecie świetnym data scientistem, tylko czy macie takie umiejętności logicznego myślenia, analitycznego myślenia. Myślę, że to jest takie fajne narzędzie, żeby się przekonać, czy w ogóle taki sposób myślenia nam sprawia frajdę i czy się do tego nadajemy. Tutaj możecie sobie poczytać o przebiegu kursu i za chwilę też zapytam Mateusza, dlaczego to jest ważne, żeby się uczyć tych wszystkich rzeczy na samym początku. I tutaj możecie też pobrać zakres kursu i poczytać krok po kroku, czego będziecie się uczyć. Możecie też dostać informacje o naszych drogich mentorach i poczytać sobie ich historię, no bo właściwie o tym zapomniałam dzisiaj Mateusza zapytać, jaka była jego historia, ale wrócimy do tego na pewno. Możecie też zapisać się na kurs, który najbliższy rozpoczyna się już 15 listopada i wiem, że mamy ostatnie miejsca i nie żartuję. Kurs Data Science jest mocno oblegany, więc warto naprawdę zapisać się na tą najbliższą edycję. Dobra, Mateusz, w takim razie chciałabym Cię zapytać, dlaczego właśnie warto nauczyć się baz SQL, Pythona,
machine learningu na samym początku? Czy rzeczywiście juniorzy muszą to mieć w małym palcu, żeby dostać pracę? Tak jest. Tak jak mówiłem też w trakcie, odpowiadając na pierwsze albo drugie pytanie, właśnie najważniejszą tutaj umiejętnością jest programowanie, przede wszystkim programowanie w Pythonie, ale również programowanie w SQL-u, ze względu na to, że no, data scientist, jak sama nazwa mówi, opiera swoją pracę na danych, a obecnie no, większość danych jest przechowywane w różnego rodzaju bazach danych, do których my mamy dostęp za pomocą właśnie języka SQL. Także w ramach właśnie kursu dokładnie poznajemy zarówno język SQL, jak i język Python, ze szczególnym właśnie uwzględnieniem tych bibliotek, które są używane w data science. Natomiast kolejny moduł jest poświęcony stricte machine learningowi i tam poznajemy typy właśnie uczenia maszynowego, typy algorytmów, typy zadań. Szczegółowo przechodzimy przez każdy z nich. No i tam właśnie uczymy się, jak automatyzować nasze procesy, jak sprawiać, żeby komputer i sztuczna inteligencja nauczyły się analizować dane za nas. Mhm. Okej, dobra, dzięki. To wiemy już, czego warto nauczyć się na sam początek. I pytanie od Marcina. Czy zautomatyzowanie procesów i otworzenie baz danych dotychczasowej pracy w branży niezwiązanej z IT, construction, może być traktowane jako atut, projekt dla pracodawcy? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Jeśli właśnie już zrobiłeś jakiś proces automatyzacji, z pewnością wykorzystałeś do tego jakiś język programowania, domyślam się, że Python, ale może jakiś inny, no to już świadczy o tym, że masz przede wszystkim no, aspiracje też do tego, żeby takie rzeczy robić, że lubisz to robić, ale też już posiadasz wiedzę z tego zakresu, więc jest to jak najbardziej fajny atut, że w swojej dotychczasowej pracy już takimi rzeczami się zajmowałeś. Bardzo fajnie. Marcin, trzymamy kciuki za ciebie. Mam nadzieję, że wdrożysz taki projekcik, no i że się szybko przebranżowisz. No i pytanie od Jakuba, to już raczej do mnie będzie. Czy oferują Państwo kursy w trybie pozwalającym pogodzenie ich realizacji z obecną pracą? Czy trzeba się jednak w formie bootcampowej włączyć, aby mieć pełne skupienie na jego realizacji? Jakub, nasze bootcampy są zorganizowane w taki sposób, żebyście mogli jako kursanci pogodzić pracę z nauką, no i niektórzy też z rodziną, czy czasem wolnym, czy pasjami. To jest tak, że nasze zajęcia zaczynają się po godzinie 17 zawsze, to znaczy może to być 18, 19. Zdarzały się też grupy, gdzie lekcje zaczynały się o godzinie 20:30. Więc dopasowujemy się właściwie do Waszego trybu pracy. Są też osoby, które pracują na zmiany i one później sobie nadrabiają tę wiedzę, te lekcje na żywo z nagrań, ponieważ wszystkie lekcje są nagrywane, one się pojawiają zaraz po lekcji na platformie, więc możecie jakby jak najszybciej sobie jakby wrócić do tego materiału, który Was ominął. No i to wygląda tak, że rzeczywiście kursanci uczą się od poniedziałku do piątku po godzinach pracy, do tego pracują w weekendy samodzielnie zazwyczaj, mają też możliwość konsultacji z mentorami, też od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach popołudniowo-wieczornych, ale zdarza się, że ktoś potrzebuje konsultacji rano, może się też z mentorem umówić na takie konsultacje w ramach dostępności mentorskiej, więc tak, to wszystko jest do zrobienia i tak większość naszych kursantów do tego podchodzi. Rzeczywiście to wymaga poświęcenia około 20 nawet godzin tygodniowo nauki, no bo to jest ciężka praca. Mateusz, ty kiwasz głową. Jest tak, że kursanci rzeczywiście przez ten czas bootcampu żyją bardziej intensywnie, co? Tak, dokładnie. Jest to ciężka praca i no, trzeba sobie zdawać sprawę, że no, nawet właśnie 2 godziny dziennie trzeba będzie na ten kurs poświęcać. Nie tyle na same wykłady, ale na własną pracę, na to, żeby się zagłębić w ten świat data science, wykonywać zadania i po prostu ze zrozumieniem przechodzić przez kolejne części kursu. Natomiast no, większość naszych kursantów raczej godzi to z pracą na etat czy właśnie z rodziną,
i nawet jeszcze może jakiś czas wolny w tygodniu zostaje. Tak, tak się zdarza. Są też tacy, którzy wyjeżdżają na urlop i biorą komputer ze sobą i łączą się na lekcje na żywo, chociażby, żeby to minimum zrobić. Także wszystko jest do zrobienia. To Mateusz, teraz ja mam takie pytanie, powiedzmy praktyczne. Jak w praktyce wygląda dzień pracy data scientista? Zaczynając od porannej kawy, a może jeszcze coś przed poranną kawą się dzieje? To znaczy, na pewno codziennym stałym punktem jest tak zwany daily, ze względu na to, że data scientiści, tak jak większość tutaj programistów, pracują w metodyce Scrum, która opiera się na codziennej wymianie myśli, wymianie problemów i tak dalej. Także zawsze jest to codzienne spotkanie z całym zespołem, gdzie mówimy, co nam się udało zrobić, z czym mamy problemy, z czym się borykamy, na właśnie jakim etapie jesteśmy. Natomiast poza tym, to w zależności od tego, na jakim etapie projektu jesteśmy i możemy w ciągu dnia na przykład pozyskiwać dopiero dane, czy zagłębiać się w te dane, które posiadamy, a możemy po prostu już budować modele uczenia maszynowego i te modele testować dla różnych parametrów, sprawdzać, jakie osiągamy wyniki i czy na przykład sieć neuronowa jest lepsza od drzewa decyzyjnego. Także tutaj nie ma takiej rutyny, jak w przypadku właśnie zwykłego programowania, gdzie siadamy i piszemy dodatkowe funkcje do naszego programu, tylko w zależności od tego też, w jakiej branży jest dany projekt, czy na przykład mamy do czynienia z przetwarzaniem obrazu, czy z przetwarzaniem języka naturalnego, czy z przetwarzaniem danych statystycznych. Tutaj każdy projekt, każdy dzień może przynosić nowe wyzwania, nowe niespodzianki. No i to jest też fajne w naszej pracy. Mhm. Ale czy to też jest praca zespołowa, czy raczej taka indywidualna? Jak najbardziej zespołowa, ze względu na to, że często mamy do czynienia z dużymi projektami, gdzie ich samodzielne wdrożenie byłoby mega czasochłonne i też mega ciężkie, a też praca zespołowa pomaga szybciej rozwiązać problemy, bo jeżeli my się z czymś borykamy, to możemy rzucić ten problem na publiczny, powiedzmy, czy na głos zespołu i co kilka głów to nie jedna i szybciej się takie zwykle rozwiązanie problemu znajdzie. Chociaż oczywiście to też zależy do jakiej firmy trafimy, bo w małych firmach, gdzie te działy dopiero raczkują, możemy być jednoosobowym albo dwuosobowym działem data science. Mhm. No właśnie, powiedz, jakie branże wykorzystują data science? Jak teraz obecnie obserwujesz, czy to już każda branża, wszystkie firmy, czy na razie tylko te takie bardziej technologiczne może? Absolutnie nie. No ostatnio słyszałem, że data science już nawet wchodzi do firm rolniczych, także praktycznie w każdej dziedzinie życia to data science jest widoczne. Takie najbardziej rozwinięte branże to na przykład branża medyczna, gdzie data science mamy do czynienia na każdym kroku i chociażby takie rzeczy jak automatyczne rozpoznawanie różnych badań, tomografii, EKG i tak dalej, czy różnego rodzaju algorytmy przetwarzające obraz w medycynie. Także to jedna z takich branż dominujących, drugą jest na pewno automotive i cała branża produkująca samochody i tutaj nie tylko data science sprawdza się w autonomicznych autach, ale również w analizie danych na przykład awarii i dzięki data science na przykład firmy są w stanie obniżyć koszty serwisu aut czy wskazać najbardziej jakieś newralgiczne części w danym aucie, ale praktycznie, tak jak mówię, w każdej dziedzinie naszego życia czy w każdej dziedzinie biznesu obecnie już data science się wykorzystuje. Mm-hmm. No to brzmi super. W takim razie wszyscy teraz się musimy przebranżowić, bo będzie ogromne zapotrzebowanie, tak, na data scientist. Zgadza się, już jest. Generalnie będąc z perspektywy pracodawcy, naprawdę ciężko jest znaleźć osoby do projektów. Mm-hmm. To jest faktycznie i to zapotrzebowanie raczej nie będzie maleć w przeciągu najbliższych kilkunastu lat.
Brzmi super. No dobra, no to bierzemy się za naukę i się przebranżawiamy. I pytanie od Marcina. No tak, pyta o zarobki, które są bardzo ważne. Zadam pytanie, które wszyscy by chcieli, ale wstydzą się zapytać. Na jakie zarobki można liczyć na początku i później wraz z rozwojem kariery w data science? Generalnie zarobki w data science są powyżej mediany nawet w IT, więc są to dość duże kwoty. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, żeby nie mieć od początku za dużych wymagań, bo lepiej naprawdę dostać się na jakiś staż, na jakiś intern za powiedzmy 3, 3,5 tysiąca czy 4 tysiące złotych i przepracować tak około 3 miesiące, 3 do 6 miesięcy, żeby potem móc już się wybić na te wyższe stawki, na nawet już sumy pięciocyfrowe, bo no takie są już w tej chwili zarobki w data science. Natomiast na początku nie mieć za dużych wymagań, nie mieć właśnie już chęci zarabiać 8 czy 10 tysięcy, tylko przyjąć ofertę z nieco niższą stawką, bo to zaprocentuje w przyszłości. A jak chcecie się dowiedzieć, jakie są typowe właśnie stawki, to możecie wejść na stronę typu Just Join IT, tam wybrać sobie właśnie jakiś dział Data Science czy Machine Learning i będą tam oferty pracy ze stawkami. Dokładnie tak, ale to, co Mateusz mówisz, to właściwie pojawia się w każdym obszarze IT i nasi mentorzy zawsze polecają. Z pokorą podchodzimy do pierwszej pracy, przyjmujemy możliwość właśnie odbycia stażu, praktyk, no praktyki rzadziej się zdarzają, jakaś praca juniorska, praca przy projekcie, tylko po to, żeby już zdobyć jakieś doświadczenie komercyjne, które będzie trampoliną do kolejnych wynagrodzeń. No i to też jest tak, że pierwsza praca stanowi X, ale awans i kolejne wynagrodzenie będzie już 2X, więc jest to całkiem fajny wzrost wynagrodzenia. No i niektórzy mogą sobie na to pozwolić i tak też trzymamy za to kciuki, żeby tak było. Powoli zbliżamy się do końca. No ja jak zahipnotyzowana słuchałam Mateusza i też myślę, że sama może kiedyś bym została takim naukowcem od danych. Chociaż ja bardziej lubię pracować z ludźmi niż z maszynami, więc kto wie, zobaczymy. Jeśli byście mieli jeszcze jakieś pytanie, drodzy uczestnicy, to napiszcie je na czacie. A ja bym teraz chciała, lubię na koniec zostawiać takie pytanie o takie hasło, motywację dla naszych uczestników, czyli taką ostateczną zachętę, żeby poszli w stronę data science. To ja powiem tak, generalnie świat, który nas już w tej chwili otacza, jest pełny tych algorytmów data science, a będzie ich coraz więcej, także warto się wybrać na ten kurs, chociaż po to, żeby zrozumieć, jak one działają, żeby zrozumieć, na czym będzie opierał się świat już za kilka lat i odpowiedzieć sobie na to fundamentalne pytanie, czy sztuczna inteligencja kiedyś pokona tą inteligencję człowieka. Czy tak się stanie, czy też nie? No właśnie, dobre pytanie. I z tym się rozstajemy. Ja zaczynam myśleć o tym, czy już jesteśmy zagrożeni, a może to jest właśnie szansa. Drodzy uczestnicy, bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo, za to, że byliście aktywni, że zadaliście takie fascynujące pytania, bo to, co Mateusz sam zauważył, że były pytania naprawdę ciekawe. I dzięki też Marcin, że zadałeś pytanie, którego każdy się bał zadać. Mam nadzieję, że wrócicie do tego nagrania. Ono się znajdzie na stronie Future Colors w zakładce webinary. Mam nadzieję, że kliknęliście w przycisk więcej i zobaczyliście, co warto znać na początku swojej kariery, czego warto się nauczyć z nami. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, trochę wykład, trochę inspirację. Bardzo miło było się z Tobą spotkać. Mi również było bardzo miło. Dziękuję Wam. No i do zobaczenia w karierze Data Science. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia na bootcampie, w pracy czy na kolejnym webinarze. Miłego wieczoru. Cześć. Cześć.